serdecznie w Dworze Dieduszyckim w Radziszowie. To kolejne spotkanie i tu w paru słowach muszę powiedzieć o cyklach spotkań, wystaw, imprez, tak ogólnie, które tu w Dworze robimy. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Nasz Radziszów, organizatora imprez i w imieniu partnera naszego Centrum Kultury i Sportu, pana dyrektora. Serdecznie witam wśród nas. Bardzo się cieszę, że jest. Budynek ten dla Państwa, którzy nie znacie historii, to Dwór Dzieduszycki, pobudowany przez hrabinę Ludwikę Dzieduszycką w XIX wieku. Później przechodził z rąk do rąk przez wiele znamienitych rodzin, aż w 1909 roku został zakupiony przez gminę na szkołę. I w tej szkole cztery, a może czasem pięć pokoleń Radziszowian przez 88 lat się uczyło. Budynek przechodził różne zmiany, remonty, troszkę przebudowy. Po wyprowadzeniu placówki szkolnej z tego budynku w 1997 roku został zamknięty na klucz i pozostawiony sam sobie. I właśnie z takiej potrzeby uratowania tego budynku w centrum wsi zrodziła się idea i powstało Stowarzyszenie Nasz Radziszów, które wiele lat walczyło o to, aby na budynek znalazły się pieniądze, znalazły się osoby, które by wsparły. I w efekcie udało nam się po ponad 10 latach doprowadzić do odnowienia budynku. Budynek jest własnością gminy. Po likwidacji gmin wiejskich, gmina miejska Skawina przejęła te majątki. Także jest to własność gminna. W budynku już od wielu lat obok części, w której jest wystawa, kilka wystaw stałych przez stowarzyszenie przygotowywanych na przestrzeni działalności, stale systematycznie są tu prezentowane wystawy organizowane zarówno przez stowarzyszenie, jak i również przez Centrum Kultury i Sportu, a także gości zaproszonych, bo czasem ktoś przy okazji konferencji robi wystawy, które no już teraz tych wystaw dziesiątki byśmy mogli policzyć. Natomiast stowarzyszenie organizuje szereg wystaw od lat, które obok prezentacji dzieli dworu, dziejów mieszkańców w różnych tematach, prezentuje twórczość artystyczną zarówno mieszkańców miejscowości Radziszów, parafii Radziszów, szerszego kręgu, twórczość artystyczną szeroką, bo i artystów, malarzy, projektantów, rysowników, rzeźbiarzy, fotografów, różną tu twórczość. Mieliśmy poza tym szereg okazjonalnych wystaw rocznicowych. Ten rok jest szczególnym rokiem, w którym wszędzie dzieje się wiele w temacie uczczenia szczególnej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. I w ramach takiego tematu również stowarzyszenie w tym roku już organizowało kilka imprez i wystaw przypominających tą rocznicę w kontekście takim bardziej lokalnym. Przede wszystkim najważniejszą taką imprezą był wielki piknik halerowski, który przypominał postać generała Józefa Halera i całą rodzinę Halerów wywodzącą się z Jurczyc, z parafii Radziszów, i którzy rozsławili parafię, miejscowość na, no, trzeba powiedzieć, cały świat, bo Józefa Halera w Australii mieszka. Szczególnie tę postać przypominaliśmy w kontekście walki, w kontekście legionów, w kontekście brygady, którą dowodził generał Józef Haller, a także w kontekście tej słynnej błękitnej armii. Stale przypominamy i to był pretekst do tego, żeby pokazać też historię, ale też mieszkańców, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność Polski. Ale ostatnio przypominaliśmy szczególnie tych, którzy zasłużyli się w tej
wielkiej wojnie i tych wojnach, walkach następujących po niej, w umacnianiu granic. I szczególnie będziemy, może na koniec roku, upamiętniać te osoby, gdyż przy okazji ostatniej kwesty na cmentarzu radziszowskim 1 listopada zbieraliśmy pieniądze na tablicę upamiętniającą tych z parafii Radziszów, którzy brali udział w tej wojnie, poległi w tej wojnie. Jednej z ksiąg parafialnych, ksiąg zmarłych, jest specjalna część księgi poświęcona tym osobom. Są wypisane osoby, które zmarły podczas, bądź zginęły bezpośrednio w walce, bądź w wyniku ran, chorób, pierwszej wielkiej wojny, a także kolejnych napisane zostało tak wielkiej wojny 1914-18, a także wojny z Rosją, Niemcami, Czechami i wielką wojną z bolszewikami. Tak łączymy je i dołączamy tych bohaterów. I po takim długim moim wywodzie, proszę Państwa, ten dzień dzisiejszy jest kolejnym też dniem w ramach cyklu Europejskich Dni Dziedzictwa. Stowarzyszenie Nasze Radziszów po raz kolejny włączyło się w tą wielką akcję, która promuje miejscowość, promuje to, co pokazujemy. Staramy się zawsze, jest taki temat przewodni, w temacie przewodnim. I po pierwsze, na wielu forach i Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który patronuje ministerstwa, specjalnym forum i stronie Europejskich Dni Dziedzictwa, a także poprzez marszałka, który taką publikację wydaje, nie wiem czy wszystkie województwa, ale małopolskie, te miejscowości, tych organizatorów, te miejsca, które biorą udział w tych Europejskich Dniach Dziedzictwa, więc taką książeczkę mogą wszyscy znaleźć na przestrzeni września. W wielu miejscowościach różne rzeczy się wydarzają w ramach właśnie tej akcji i wszyscy będą mogli zobaczyć to, co my tu będziemy prezentowali. Dlatego też zawsze staramy się przy okazji takich dni nie tylko konkretne wydarzenie, ale zawsze też jest jakaś wystawa, która pozostaje na dłużej. Też kto nie trafi tego dnia, kolejny dni będzie mógł trafić. I proszę Państwa, takie dwa wydarzenia dzisiejszego dnia. Pierwsze to właśnie wystawa w ramach naszych cykli. Każda wystawa ma folderek skromny na miarę naszych możliwości, zaproszenia, plakaty. Folderek, który mówi już konkretnie o autorze, w tym wypadku autorce wystawy i pracach wybranych w tematyce, a to jest moment, w którym serdecznie witam autorkę, panią Iwonę Lisowską. Chciała w naszych skromnych progach zaprezentować swoją twórczość i za chwilę parę słów konkretniej o autorce, o samej wystawie i tym już temacie dogłębniej tego, co jest przedstawiane na zdjęciach w tej, a nie innej konwencji. Wpisuje się ta wystawa w to, co robimy i szczególnie to, co chcemy robić. Wielka wojna była wielką tragedią dla wielu narodów, ale też szansą i taką możliwością, z której wiele narodów skorzystało i uzyskało, odzyskało swoją niepodległość, bądź uzyskało nowe państwo, swoją taką nową tożsamość. I tak też udało się Polakom, którzy długo musieli jeszcze ugruntowywać granice według różnych konwencji ustalone, gwarantowane przez mocarstwa, ale okupione wielką walką, odwagą, tragedią też i krwią, która wsiąkła na różnych terenach, różnych frontach i wielu kolegów w różnych miejscach.
nie wszyscy mieli taką możliwość, aby być pochowanym w osobnych mogiłach, aby być zidentyfikowanym, aby wrócić do swojego miejsca, skąd pochodzili. Ale też w mogiłach na wielu cmentarzach tej wielkiej wojny znajdujemy groby obok siebie, tych, którzy walczyli po różnych stronach, naprzeciwko. Znamy takie sytuacje Polaków walczących po dwóch stronach na różnych frontach, często strzelających do siebie, łączonych siłą, zwerbowanych do różnych wojsk, terenów, na których mieszkali. To wielka tragedia, ale też możliwość po wielu, wielu latach pokazania, jak zostali ci, którzy zginęli, upamiętnieni. I to jest temat taki najważniejszy, temat pamięci, przypomnienia tych, którzy walczyli o to, abyśmy po 100 latach mogli świętować i mogli szereg jubileuszy organizować, szereg wystaw, szereg różnego rodzaju imprez. I teraz zapraszam serdecznie na Tomkę, która jest związana z mediami, raczej takimi mediami filmowymi, bo telewizje, kilka telewizji i raczej za kamerą, a tu aparat, który, jak powiedziałam, prawie przyrósł do ręki i musiałam prawie że siłą odebrać, żeby mogła teraz stanąć przed kamerą, przed aparatami i sama troszkę opowiedzieć o tym, swojej twórczości i o tym, co nam zaprezentowała. Zapraszam. Dziękuję bardzo Stowarzyszeniu Radziszów, że zostałam tutaj zaproszona i mam okazję pokazać cmentarze z okolicy Galicji Zachodniej, czyli to jest teren od Kielińskiego do Krakowa. Na tym terenie zostało założonych ponad 400 cmentarzy w okresie, przez Wydział Drogownictwa Wojennego założonego w 1915 roku, w czasie, kiedy trwały walki. Te cmentarze były projektowane przez architektów. Byli zatrudnieni również rzeźbiarze, grafikowie, fotografowie, artyści, malarze do tego, aby właśnie zaprojektować w konkretnych miejscach cmentarze, w których byli później chowani żołnierze. Ponad 60 tysięcy żołnierzy zostało ekshumowanych i zostało pochowanych w tych cmentarzach. I właśnie artyści projektowali je między innymi na szczytach gór, na zbożach. Polegało to na tym, że cmentarze z założenia one miały się tak jak gdyby widzieć ze wzgórza na wzgórze na przykład. I dlatego te wzgórza wtedy nie były zarośnięte. W tej chwili na przykład cmentarz 123 Górzne, tak zwane pustki, był cmentarzem zarośniętym. Po remoncie, który został przeprowadzony niedawno, drzewa zostały wycięte, odsłonięty został piękny cmentarz z pięknymi założeniami tarasowymi i z piękną gątyną. Tą gątynę Państwo mają tam za sobą na zdjęciu. Ona w 1980 roku spłonęła, została odbudowana. Jest to ewenement, jest to przepiękne miejsce, z którego dostarcza się widok na Beskid Niski. I właśnie te cmentarze upamiętniają żołnierzy. Wszyscy są chowani na cmentarzu, niezależnie od przynależności armijnej. I żołnierze Armii Austro-Węgierskiej, żołnierz Armii Rosyjskiej. Także nie ma podziału. Założenie było takie, że wszyscy są z równymi honorami, z równą godnością. Oddawana jest im cześć właśnie poprzez sposób pochówku na tych cmentarzach. Specyficznym cmentarzem, jednym, z którym zrobił na mnie ogromne wrażenie, jest cmentarz na drugim zdjęciu tutaj od okna. Jest to cmentarz żołnierzy żydowskich. W Zakliczynie jest położony. Został zbudowany specjalnie tylko dla nich. Tam jest pochowanych 12 żołnierzy, którzy służyli, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, w której armii, nie pamiętam. Natomiast Żydzi, którzy służyli w armiach, byli chowani, jeżeli nie można było pochować ich na najbliższym kierkucie, byli chowani po prostu z wszystkimi żołnierzami na cmentarzach. Między innymi jeden z grobów jest na Przełęczy Małastowskiej na cmentarzu numer 60. Jest tam jedna macewa drewniana pośród krzyży i robi to naprawdę ogromne wrażenie. Szacunek dla żołnierza innego wyznania. Jednym z moich ulubionych zdjęć
jest zdjęcie tutaj tego chłopca, żołnierza pod oknem. Zazwyczaj na cmentarzach nie ma zdjęć żołnierzy. Nie ma, ponieważ niektórzy nie byli albo zidentyfikowani, ponieważ nie było nieśmiertelników, nie, w armii rosyjskiej żołnierze mieli karteczki, które to karteczki niestety w czasie boju albo zniknęły, już zginęły, albo były zniszczone, więc trudno było zidentyfikować. A tutaj akurat się tak złożyło, że po wojnie wnuk brata bliźniaka tego żołnierza odnalazł grób i przywieźli zdjęcie, zostało to zdjęcie zawieszone. I tą historię gdzieś znalazłam w internecie właśnie, że jakim sposobem to zdjęcie się znalazło na cmentarzu i jakim sposobem właśnie można było zidentyfikować tego 18-latka na ladowce. I no, takich zdjęć widziałam na wtedy dwa. Drugie zdjęcie, drugi portret żołnierza znajduje się na cmentarzu w Ropnicy Górnej, a jest zdjęciem koło drzwi, jest krzyż z czapką żelazną. Właśnie tam jest pochowany pod tym nagrobkiem żołnierz czeski. Rodzina go znalazła, zrekonstruowała nagrobek. I to są takie nagrobki, które są indywidualne. Na przestrzeni tych wszystkich grobów, które są zunifikowane, które trudno wyróżnić jakąś konkretną postać, te się wyróżniają właśnie poprzez fotografię. Takie pytanie mam, bo też mnie intrygowało, skąd zainteresowanie akurat cmentarzami? Czy je fotografować, upamiętnić, coś w nich jest, co przyciąga? Akurat cmentarze wzięły się stąd, że wcześniej robiłam temat pod tytułem fotodrogowskazy, czyli gdzieś tam wędrówki w ciekawe miejsca. Inna sprawa jest taka, że akurat mieszkam pod stadionem i wszelakie jakieś wycieczki gdzieś w te okolice kojarzyły się z tym, że zawsze gdzieś był jakiś cmentarz na szlakach turystycznych, więc od lat licealnych zawsze gdzieś się było do czynienia właśnie z tymi cmentarzami. Tak powoli po prostu zaczęłam się wciągać w temat, jeden, drugi, trzeci cmentarz i zaczęłam dostrzegać różnice i zaczęło mnie to interesować, skąd się to wzięło. Zaczęło mnie interesować i artyści, i właśnie architektura tych cmentarzy, ponieważ nie ma dwóch identycznych. Mogą być podobne, mogą być krzyże podobne, natomiast założenia architektoniczne, każde jest inne, są niepowtarzalne. I ze względu na kształt, ze względu na krzyże, ze względu na położenie, jest to no, ogromne przeżycie obcowanie z takimi miejscami, ponieważ tutaj nawet widać na pierwszym zdjęciu są piękne pylony, które one są położone na szczycie wędrówka. Widoczne są z daleka i robią piorunujące wrażenie, ponieważ to są cztery ogromne takie kamienne konstrukcje, które widać z każdej strony. Następnie trzecie zdjęcie, które tutaj widać, ono się kojarzy trochę z taką puszczą, z taką piramidą gdzieś w puszczy schowaną, więc po prostu każdy cmentarz jest innym miejscem i daje inne przeżycia. A poza tym również mój dziadek walczył akurat w czasie I wojny na froncie włoskim i o ile wiem, to gdzieś się tam spotkał z Hemingwayem, gdzieś na tym samym miejscu walczył. Temat jest to przyciągający. Ja muszę powiedzieć, że osobiście do moich rodziców jeździmy przez Nowy Korczyn. To po drodze jest tam taki cmentarz, który często odwiedzamy. Są krzyże, różne krzyże, przypominające, kto tam walczył. Nie ma tabliczek, nie ma grobów. Jest to taki kopiec. Kopiec było trudno znaleźć, kiedyś go zobaczyliśmy za drzewami, a teraz jest widoczny. Część drzew została wycięta, uporządkowana, jest taka tablica, jest kamień, monument. Te cmentarze przywraca się, pamięć o tych cmentarzach, przywraca się cmentarze, są różne stowarzyszenia lokalne i nie tylko, ale też jest ogólnie taka tendencja przypominania. No może szczególnie też teraz w tym roku, czy przed już na fali właśnie takiej rocznicy. I w tym temacie myślę, że my też dla tych, którzy nie znają okolic Tarnowa, nie znają cmentarzy, a może się zainteresują i zechcą też na takie cmentarze pojechać, zobaczyć albo odkryć też w innym miejscu na terenie Małopolski. Nie tylko wiele jest cmentarzy, to był taki szlak bojowy,
wszedł front, tak jak tu powiedziała autorka, przygotowywany cmentarze, ale też część później. Na zasadzie gdzieś bitwy przesunęły się, takie cmentarze zostały później zrobione, upamiętniono tych, którzy zaginęli, albo takim lasem krzyży niesie cmentarz Orląt, to już inny okres troszkę mi kojarzy, ale właśnie z tych cmentarzy takim z tyłu od wejścia jest zdjęcie takie zaśnieżone, takie ogromne. To jest cmentarz dłuższej właśnie. To pokazuje ogromne, ile osób poległo, bo to takie bardzo ogromne krzyżyki dają człowiekowi wyobrażenie o tym, ilu żołnierzy w czasie wojny zginęło właśnie między innymi w ratowniczych walkach. Pod oknem znajdują się zdjęcia z cmentarza w Łowczówku, bo to jest cmentarz legionistów polskich. I przekazy głoszą, że w czasie, w 1914 roku, w grudniu, kiedy były toczone tam walki, w Wigilię walki ucichły i po prostu żołnierze Armii Austro-Węgierskiej po stronie rosyjskiej, gdzie również służyli Polacy, śpiewali kolegi po prostu. To przekazywali mieszkańcy właśnie, że taki czas świąt był czasem święty, Wigilia była święta i niezależnie właśnie od tego żołnierze po prostu zaprzestali walki i śpiewali kolędy. Myślę, że o każdym cmentarzu, o każdym zdjęciu można by wiele opowiadać. One wszystkie są przez autorkę opisane, podpisane, bo opisy są takie dosyć rozbudowane, więc każdy zainteresowany będzie sobie zagłębił sam, ale też zapytać za chwilę. Jest pani ona do dyspozycji. Proszę Państwa, ten wielki katalog jest dla Państwa do dyspozycji taki jak ta publikacja, która też o autorce mówi i tak w skrócie o samej wystawie i tak jak mówiłam, upamiętnione te dwie niewielkie publikacje pozostawi nam pamięć po tej wystawie, a wystawa przez kolejny miesiąc, października, a miesiące prawie będzie prezentowana. Także jak ktoś z Państwa będzie chciał przekazać znajomym informacje zainteresowanym osobom, my też poprzez nasze media, telewizję Radziszów, telewizję Skawina, wyślę fotografów, którzy tu licznie zdjęcia robią, będziemy promować wszyscy. Proszę Państwa, dziękuję. Jeśli ktoś będzie miał pytanie, to zapraszamy teraz na oglądanie fotografii. Poczęstunek przygotowany przez autorkę, przygotowany przez stowarzyszenie, a takim może elementem obok typowego nawet sarzowego ciasta jest kompot z radziszowskich owoców, z mojego ogrodu. Śliwy i czereś, przepraszam, śliwy, jabłka i gruszy. A poza tym jeszcze mamy taki akcent po wczorajszym wydarzeniu w gminie, w gminnych Dożynkach, Smalec i Obręczki z Dożyny. Zostały zachowane trochę na dzisiejszy wernisaż. Proszę Państwa, takie mamy pół godziny. Nie wyliczam nikomu czasu, ale za te pół godziny, proszę Państwa, będzie kolejne pół naszego dzisiejszego dnia wydarzeń, a mianowicie będzie koncert pieśni patriotycznych pana Andrzeja Kołakowskiego, który jest z nami. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Teraz chwila poczynku, relaksu, skoncentrowania wystawy, którą przygotowywaliśmy, rozmowy z autorką, a za pół godziny zapraszam tu na to miejsce, będzie koncert. Po koncercie oczywiście też będzie można oglądać, będzie można pozostać i obok tego, co na dziś przygotowaliśmy specjalnie, dzisiejsze wydarzenie Europejskich Dni Dziedzictwa, także stałe nasze wystawy i w ogóle dwór, miejsce, w którym się znajdujemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam teraz do oglądania. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, będzie chciał czegoś więcej dowiedzieć, to chętnie odpowiem. Zapraszam do pytania. Zapraszam.
mamy zarówno informacje o wystawie, autorce wystawy, jak również o koncercie i głównym naszym wykonawcy koncertu, bo nie wiem jak nazwać, pieśniarz, bard. Bardzo dobrze. Myślę, że tak. Człowiek, który zawodowo zajmuje się różnymi tematami, tak powiem ogólnie, pisząc, publikując, pisząc teksty, śpiewając, ale na ile się zorientowałam, myślę, że to jest taki temat niepodległościowy, tak ogólnie, zawarty w tym, co historyczny, nie tylko literacki, naukowy, publikacjach, tekstach, ale przede wszystkim wyraz artysty, który postanowił nie tylko tak oddziaływać na wszystkich, ale wziął gitarę i jakieś połączył swoje marzenia, może różne talenty. Proszę Państwa, rozpoczynamy koncert Andrzeja Kołakowskiego. Serdecznie witam i zapraszam. Tak, że połączyła te wszystkie wątki, o których wspomniała pani, łączy jedno słowo, niepodległość. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale do czasów Konfederacji Barskiej w języku polskim nie było takiego słowa jak niepodległość. Ono po prostu nie było potrzebne. Polska była wielka, potężna i nikt nie wyobrażał sobie, że może być komukolwiek podległa. Dopiero od Konfederacji Barskiej zaczęliśmy wymieniać słowo niepodległość przez wszystkie przypadki. I tak jest do dzisiaj. Myślę, że ta wystawa spróbuje się trochę w tło komponować. Ta wystawa przedstawia groby, a groby to pamięć. I taką może pierwszą pieśnią chciałbym zacząć, oskarżeni o wierność, bo na przestrzeni dziejów polscy bohaterowie byli oskarżeni właśnie o wierność danego słowu, o wierność złożonej przysiędze, o wierność Rzeczypospolitej i za to właśnie spotykała ich śmierć bądź niewola. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Los nam drogę wyznaczył Auschwitz, Charków i Katyn, jakże trudna jest droga do nieba, więc szukamy wciąż naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. I choć ciała wstrząsają nam dreszcz, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną bez krwi naszej odrodzi się nam. Tak jak oni nocami wędrujemy lasami i w tym samym zmierzamy kierunku i zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami, bo skądinąd nie widać ratunku. Tak jak oni żyjemy nadzieją, by nie ulec dziejowym
I choć droga daleka, i choć ciemność dokoła, wciąż prowadzą nas święci patroni. Nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy, byle pamięć od śmierci uchronić. Nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy, byle pamięć od śmierci uchronić. Czasem, szanowni państwo, pamięć jest największą bronią. Być może dlatego taka toczy się walka o świadomość, żeby zabić w nas pamięć. Czasami nie pamiętamy tych nawet stosunkowo niedawnych czasów. Bohaterowie zmieniają się w zdrajców. Zdrajcy w bohaterów. Napisałem taką balladę kiedyś, którą nazywam balladą o rzeczach pojedynczych, bo tam jakby ona taką osnową są trzy takie słowa, które na ogół piszemy na transparentach. Bóg, honor i ojczyzna. To są pojęcia, których nie da się rozmienić na drobne. Jeden jest honor, jedna Polska. Dyktator powstania, Romuald Traub, przywódca rządu narodowego.
stację generalską odbierał 15 sierpnia, kiedy nikomu jeszcze w głowie nie było Polska Armii, a tym bardziej, że właśnie 15 sierpnia polscy oficerowie będą odbierali awans. Dlatego się dziwnie ta historia układa. Jest taki obraz Artura Goldena Puszcza, to przedstawia matecznik litewski, gdzieś tam potężne drzewo, a między nimi z bagiem unosi się taki mgławica śmierci, postać śmierci. Myślę, że to jakoś tam się również komponuje z tym, co dookoła nas, bo przecież cmentarze to nie śmierć, cmentarze to życie, cmentarze to pamięć. Thank you.
niestety, znaczy niestety czy stety do tych co polegli, ale zanim polegli, to przecież to nie jest ich główna zasługa. My ich nie cenimy za to, że polegli, tylko za to, co udało mi się dokonać za życie. Taka też epicka scena już jest z obrazu Grongera. 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli powieszono 5 przywódców rządu narodowego. To miał być spektakl. Ustawiano trybuny, na których zasiedli moskiewscy notabli. Zgoniono pod Cytadel 60 tysięcy warszawiaków, ale kiedy wjechały na wozy ze skazańcami, kiedy Traugut wszedł na szafot i ucałował strycze, który miał być za chwilę powieszony, Warszawa padła na kolana, a w niebo wzbił się potężny śpiew: Święty Boże, Święty Noc. Moskale zresztą ze wstydem opuszczać trybuny, to co było już triumfem, było ich wielką klęską. A dzień może być za krótki.